A największa wartość firmy to ludzie, którzy nie dość, że motywują cię do pracy. Bez nich tak naprawdę firma nie dostarczała żadnego oprogramowania, ale tak naprawdę zaszczepiają oprócz motywacji również wiedzę, oprócz wiedzy może jakieś zamiłowanie do pewnego obszaru, w którym tam się obracasz, w którym pracujesz. Znam wiele takich osób w Comarchu, zaczyna mówić o tym, co zrobiła w projekcie i nie może przestać, trzeba ją uciszać. No to po tym poznaje się między innymi pasjonata, moim zdaniem, tak? Pracuje w technologiach, które lubi, o których chce rozmawiać, czy nawet śledzi nowinki techniczne, czy rozwój tych technologii, to myślę, że to definiuje w jakiś sposób, że jest pasjonatem. I takich pasjonatów, przynajmniej w otoczeniu moim, ja widzę wielu. Rozmawiamy często nawet na przerwach. Teoretycznie nie powinno się na przerwach rozmawiać o pracy, jednak nie do końca zawsze nam to wychodzi. Na pewno jest to praca kreatywna, czy to dotyczy kodu, czy to dotyczy grafiki, czy samej architektury informacji w rzeczach, które tworzymy, czy w ogóle projektując system od podstaw, to wszystko to jest praca kreatywna. Tak, czuję, że pracując przy tych projektach, przy których obecnie pracuję, mam wpływ na to, jak będzie wyglądać technologia jutro czy pojutrze, bo jednym z projektów, które wykonujemy, to jest projekt międzynarodowy, który definiuje tak naprawdę strukturę sieci telekomunikacyjnej. No, szansa na dobry start tak naprawdę. Po studiach, też zależy od studiów, czego się tam człowiek nauczy, ale tutaj może przyjść i łatwo zweryfikować tą wiedzę, ale też z pomocą innych osób nabyć nowo. Czyli ma szansę na rozwój, to na pewno, bo sam jestem tego przykładem. Przyszedłem tutaj jako deweloper JavaScript, a obecnie robię kilka innych rzeczy, których wcześniej nie umiałem.